A już za chwilę emocje związane z finałem A na dystansie 60 metrów w kategorii U20. Widzimy już panie, które zapewnią nam z pewnością tutaj niesamowite ściganie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę skład, który awansował dobrą godzinę temu. Na prezentację jeszcze będzie dobry czas. No i właśnie w tej chwili nastał. Po Państwa prawej stronie na torze pierwszym Maja Olszak z Górnika Wałbrzych. Rekord życiowy na poziomie 8 sekund i 70 przed tym konkursem. Natalia Wankiewicz, Zawisza Bydgoszcz. Na torze trzecim Wiktoria Oko, Wisła Puławy. I tutaj będziemy mieć serię trzech zawodniczek z Wisły Puławy, bo Wiktoria Oko, Zuzanna Gozdera i Alicja Sielska. I to są trzy faworytki do sięgnięcia po złoto. Bardzo podobne życiówki. Minimalne różnice też, jeżeli chodzi o wyniki z tego sezonu. Alicja Rak, AZS UMCS Lublin, 8,80. Anna Rugowska, WLKS Wrocław, 8,78. No i tutaj liderka list, jeżeli chodzi o zawodniczki w tej kategorii wiekowej. Faworytka do złota, bo tak powiedziałem o Oko, Gozderze i Sielskiej. W kontekście bardziej walki o medale, ale tutaj no też te różnice nie są zbyt wielkie. Startuje w dodatku z 8 toru, z racji tego, że nie była pierwsza w eliminacjach. Będzie już szans na jakieś dodatkowe osiągnięcie podczas tych Mistrzostw Polski do lat 18 i 20. A więc jeszcze raz od Państwa prawej strony Olszak, Wankiewicz, Oko, Gozdera, Sielska, Rak i Szczęsna. Wolny 7 tor. Rozpoczęliśmy teraz bez najmniejszych problemów. Patrzmy, jak się rozstrzygnie ta rywalizacja. Równiutko biegną Puławianki, ale wydaje mi się, że ostatecznie pierwsza była Alicja Sielska. Czym jednak Zuzanna Gozdera? Zobaczymy. Bo tak naprawdę teraz już nie jestem pewny, zważając na reakcję Zuzanny Gozdery. Świetnie pobiegła Sielska, ale też i Gozdera. Tutaj równiutko szły łeb w łeb. Nie no, Alicja Sielska, tak, 8 sekund i 46 setnych. Rewelacyjny czas, tak naprawdę 7 setnych sekundy poprawki niż miało to miejsce w eliminacjach. Drugie miejsce Natalia Szczęsna, proszę bardzo, 8,51. A więc zawodniczka, która była trzecia w eliminacjach, dotarła do tego finału jako trzecia, tak jak mówię, no i 8,51 i srebro dzisiaj. Liderki list, trzecie miejsce dla Wiktorii Oko, 8,52. Czwarte miejsce dla Zuzanny Gozdery, 8,55. A więc tutaj lekko przedzielone Puławianki przez Natalię Szczęsną. Piąte miejsce Maji Olszak.